Pokarmy na wielkanocny stół święcą dziś wierni Kościoła katolickiego. Od rana przynoszą do świątyń ozdobne koszyczki wypełnione jajkami, kiełbasą, pieczywem czy łakociami. Poświęcone w kościele pokarmy wierni spożywać będą dopiero jutro, podczas uroczystego śniadania wielkanocnego. Najważniejsze jest jajko, jako symbol życia, mówi ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Najważniejsze, proszę Państwa, jest jajko. Jajko jako znak nowego życia. Jajko, które w jakiś sposób przypomina nam grób, także Chrystus zmartwychwstaje, zrywa więzy śmierci, ten kamień z grobu otacza i właśnie jak to piskle z tego jajka wychodzi od wewnątrz, dzióbkiem przebija skorupę i pojawia się nowe życie. Więc to jajko ma w sobie bardzo wiele symboli i bardzo ważne takie przesłanie. Poza tym oczywiście obok jajka są inne pokarmy. Święcimy sól, święcimy kiełbasę, święcimy chleb. Są to właśnie te pokarmy, które też mają pewnego rodzaju symbolikę. One mają też swoją treść i swoją tradycję, prawda? Sól, która jest oznaką tego, żeby coś się nie zepsuło. My jeżeli solimy, to nie tylko nadajemy smak pokarmowi. Sól symbolizuje takie zabezpieczenie przed grzechem, żebyśmy nie psuli się, żebyśmy nie ulegali złu. Chleb ma też bardzo głębokie, bardzo ważne znaczenie, nie tylko jako pokarm dla naszego ciała, ma bogatą treść. Jest to też życie, jest to właśnie ta siła, która w tym chlebie tkwi.